To były fantastyczne mistrzostwa, bo tak jak powiedziałaś, dwa medale Srebro Natalii Maliszewskiej, która jeszcze kilka miesięcy temu w ogóle nie wiedziała, czy będzie się ścigać na łyżwach, zrobiła niesamowitą pracę, przepracowała te bardzo trudne dla niej Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, no i zdobywa medale nie tylko w Pucharach Świata, ale jest wistrzy, wicemistrzynią Europy na 500 metrów, no i fantastyczny wynik naszej męskiej sztafety. To jest piękna historia, bo... To zaskoczenie troszkę chyba. E, troszkę zaskoczenie, aczkolwiek w piątek, kiedy jest dzień eliminacyjny i wszyscy zawodnicy muszą wywalczyć sobie tak zwane kwalifikacje do tego głównego programu, który jest w sobotę, rozgrywany w sobotę i w niedzielę, po raz pierwszy w historii mieliśmy komplet e, wszystkich kwalifikacji, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, czyli no, można powiedzieć, że już w piątek było wiadomo, że mamy bardzo dobrze przygotowaną kadrę.